Rozmawiamy z Krzyśkiem Bosakiem, zawodnikiem kendo z Warszawy, wieloletniego polskiego reprezentanta. Krzysiek, od 4 lat uczestniczysz w cyklu przygotowawczym przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Europy w Polsce. Powiedz, jak się prezentuje Twoja forma w stosunku do tego, co byś chciał pokazać? No, w tym momencie formy nie mam jeszcze takiej szczytowej, cały czas się przygotowuję, no ale staram się trzymać ją cały czas na stałym poziomie, żeby nie było takich większych spadków. Powiedz, jakie były Twoje największe osobiste sukcesy i porażki w ciągu właśnie tych ostatnich kilku lat przed mistrzostwami? No było sporo jednych i drugich. Myślę, że mniej więcej po tyle samo. No, największych sukcesów to myślę, że w tym momencie, jeśli chodzi o karierę indywidualną, to było mistrzostwo Polski, no i teraz ostatnio jeszcze ten brązowy medal na mistrzostwach Europy drużynowo. No porażki do porażek to było całkiem sporo. No, przegrane na wielu turniejach. No różnie się zdarzało. Niedawno zmieniłeś klub i miejsce zamieszkania. Czy to miało dosyć istotny wpływ na Twój cykl treningowy? No dosyć tak, ponieważ no, teraz już rozpocząłem pracę i no, w czasie studiów było to troszeczkę łatwiej trenować i wyjazdy, miało się na to więcej czasu. No teraz troszeczkę muszę się sprężać, że tak powiem, z treningami i nie mogę się do końca poświęcić jednemu ani drugiemu. A propos treningów, jakie są Twoje główne założenia podczas przygotowań do Mistrzostw Europy? No, przede wszystkim to pracowanie nad techniką, no i prawidłową postawą, bo jest to dla mnie bardzo ważny taki wyznacznik całego mojego kendo. Jeżeli chodzi o drużynę na Mistrzostwa Europy, to jest już ona dosyć mocno skrystalizowana, ale powiedz mi, jaki Twój jest typ na drużynę reprezentacji na Mistrzostwa? To znaczy ja nie mam już określonego typu. Zawsze liczę na to, że po prostu będą w reprezentacji najlepsi, no i mam nadzieję, że również moje umiejętności pozwolą mi znaleźć się w tym gronie. Już wspomniałeś, że na ostatnich Mistrzostwach Europy polska drużyna zdobyła brązowy medal, co jest jak do tej pory największym sukcesem Polski na arenie międzynarodowej. A Ty jak byś ocenił znaczenie tego właśnie sukcesu? No jest to dla nas, dla reprezentacji jest to bardzo wielki sukces. Z tym, że no nie jest to, że tak powiem, największy, ponieważ no kobiety parę lat temu na Mistrzostwach Europy w Portugalii drużynowo zdobyły srebrny medal. To też jest no naprawdę wielkie osiągnięcie jak na kobiety, ponieważ one też w miarę regularnie zdobywają wysokie miejsca. No u nas jest tak, że jest tych drużyn troszeczkę więcej, mamy troszeczkę dłuższą drogę do tych medali, ale no, rokowania są w miarę dobre. Krzysiek, jeszcze ostatnie pytanie. Zbliżają się indywidualne Mistrzostwa Polski w Warszawie. Jak Ty osobiście przygotowujesz się do tej imprezy? Jakiegoś specjalnego treningu nie mam. Staram się robić to samo, co zwykle, po prostu z większą intensywnością, czyli trening i techniczny, i wytrzymałościowy. Oczywiście. Dziękuję bardzo za wywiad. A ja dziękuję również.